moi kochani, dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj będziemy jeździć z San Francisco do Tichy Valerii i przypominam, że gra się nazywa Bus Simulator Max, więc polecam gierkę. Będziecie mogli sobie wybierać jakąś się chce trasę i jeździcie, ale przypominam, że musicie być w tym mieście albo najbliższym, co ma stację benzynową, tam blisko. Jak się nie ma paliwa, to musicie zatankować, bo inaczej nie pojedziecie. Ja nigdy tak nie miałam, ale lepiej tankujcie. A chcecie, żeby się odcinek udał? Bo dzisiaj mamy 30 października, bo dzisiaj też coś nagrywałam, wiecie? To zostawcie łapki do góry, subskrypcję z dzwoneczkiem, tak to z góry, dziękuję. A moi kochani, zaczynam. Dobra. Już na spokojnie, już pojedziemy. Albo z najbliższego miejsca pojedziemy, gdzie ma stację benzynową, wiecie? By nam zatankowało, bo tak to nie będziemy mogli. Obojętnie, gdzie możemy jechać, tylko żeby była najbliższa stacja benzynowa. Czyli może być Las Vegas, nie? O! Ja mam pomysł. Pojedziemy sobie z... poczekajcie. O nie, tak to jestem, że w San Francisco bym mógł pojechać. Pojedziemy sobie z... do tą linią. Jednak zmieniamy tą trasę. Bo nigdy nie byliśmy tą trasą. Więc przypominam. Łapeczki w górę, subskrypcja. Tak to z góry dziękuję i mamy niedzielę. Aha, muszę zatankować. Dobra, to już jedziemy, moi drodzy. Przypominam, że to może być jedna trasa z 10 minut, 5, 7, 9, 8, różnie. Zależy, jak będzie jechało. A dzisiaj w tym odcinku nam zależy, żeby była uśmiechnięta buźka. I żebyśmy trochę podćwiczyli prawo jazdy, więc odpaliłam autokar na wszelki wypadek, żeby mieć trasę. Nie zobaczyłam, ile pasażerów, ale zobaczycie na odcinku. A mam krótszą trasę. Właśnie pojedziemy tu pojedziemy do szlabanów. I lepiej, kochani, żebyśmy zatankowali 250 złotówek. Jedziemy. Co? Dobra, niech coś będzie. Będziemy mieli bliżej do wyjścia. Włączamy kierunkowskaz. To mamy to w lewo. Mamy bardzo daleką trasę. Nie no, powiedzmy. Też mamy daleko bliższą. Tak to by, moi drodzy, była tak blisko, a tu chodzi o to, żeby było dłuższy odcinek i żeby było daleko, tylko z tą trasą dzisiaj pojedziemy, a może na 100% kiedyś nagram tę górę. Jak nie będę mógł instalować. A, i przypominam widzowie, że jest aktualizacja Stable Guys i we wtorek 1 listopada od godziny 11 albo 12 jest nowy sezon, więc wejdźcie. 1 listopada jest wszystkich zmarłych, czyli wszystkich zmarłych, świętych, nie wiem. Ale my skupiamy się na grze, bo trochę już za dużo gadam i teraz jedziemy. Jakby nie mógł gdzieś wyjechać, to
zrobię, zastopuję filmik, żeby się już tak wszystko nie działo. Dzisiaj stawię obydwa odcinki. A i ta gra, przypominam, że też może być bez internetu, więc wyłącz się. Proponuję wyłączyć internet, bo w ogóle nie będzie reklam, a tak to jak będziecie mieli włączony internet, to będą reklamy. I co chwilę będą przeszkadzać. Dobra, ktoś mi otworzył drzwi, więc muszę wjechać. Dobra. A może radyjko włączę? Widzicie? O! Dobra, niech już pojedzie to auto. Dobra. Zjeżdżamy na autostradę albo sprawdzimy za chwilę. Na drogę wjeżdżamy, która będzie 50 km jechać, ale trochę wyżej będziemy jechać. Jak się o 10 km pojedzie, to nic się nie zdarzy. A wiecie co? To jest tak fajna gra, że jak się przekroczy tyle, ile trzeba na godzinę jechać, to nie odejmuje tej buźki, tylko jak się w coś wjedzie, w auta, albo on... Tylko najgorsze jest to, jak auto w nas wjedzie, to odejmuje tą buźkę, a jak się wjedzie na przykład w taką linię, to... Nie, to już się nie stanie. Dobra, czekajcie. Co za wolno. Chciałem uprzedzić. Lepiej będzie mi tu wolno jeździć, bo wiecie, mogę gdzieś wjechać i się zagapić. Dobra, tu auta tak mało jadą, więc... A nie, moi drodzy, poczekajmy. O, tak, teraz okazja jest. Co za wolno. Ja już bym prawie wjechał, wiecie. Ja prawie bym wjechał w to czarne auto. Ale wiecie. A tu chodzi o najszybszy czas, a jak zrobimy najszybszy czas, to jeszcze w jedną drogę pojadę. Był taki króciutki odcineczek, to się nie przyda. Wiecie. Dobra, wyprzedzamy policję. Żeby nie wypadało. Ojej. Kochani, już ciemno się robi. Ja cię kręcę, nic nie widzę. No i dalej światełka, bo ciemno się robi. Może tam niską kamerę. Nic nie widzę, nie jeździć się tam. Ja nic nie widzę, jak tak się zachmurzę. Dobra, teraz już na miejscu będziemy. Więc nie martw się. Tylko wjechałem w drzewo, bo ktoś mi otworzył drzwi. Tutaj nie idziemy, bo się przyzwyczaiłam. Ale tak naprawdę autokar powinien jeździć po prawym pasie. A jeszcze mamy niedaleką drogę, tylko taki kawałeczek. Mamy, wiecie? Wiecie. Ale dobrze, nie będziemy musieli płacić żadnych punktów kary. Więc najważniejsze to jest, że nam nie odejmuje kasy. Bo tak to dostaniemy więcej. A poza tym, kochani, mam bardzo dużo kasy, więc...
Dobra, pojadę 80 na godzinę. Co mnie tam interesuje, mam to gdzieś, że jadę tyle na godzinę. Obchodzi mnie to, żeby jeszcze jedną trasę pojechać. Jakąś, co mi się tam wyświetli w sentymencie. A i teraz jeżdżę po Ameryce Północnej, jak wiecie. Dziś mam. Dobra. Może... Nie wiem, widzowie, może... Jak będę miał czas, w każdą niedzielę wieczorem będę nagrywać. Może i też będę nagrywać w ciągu tygodnia. Sobota, piątek, czwartek, środa, wtorek, poniedziałek też będę nagrywał. No i kochani, jesteśmy w San Fernando. Zawsze wjeżdżam na przystanek. Zaraz zobaczycie. Zobaczycie. O, tu właśnie. Dobra, my go nie wieszamy. O, już właściwie zachodzi. A właśnie zapomniałem wyłączyć muzykę. Bo jesteśmy już w mieście, więc lepiej muzykę nie będę miał. Słuchać było muzykę i to, co ja mówię. Ale pada, widzowie. No po prostu szlak pada. Teraz może w każdym kraju pada. O, to by było najgorzej. Dobra, ja nie zauważyłam, bo czasami zobaczę, że o, tam jest na przykład jakiś może kamera się pisze R, to widzę ly. Na przykład tak widzę, więc trochę mam problemy ze wzrokiem, ale trochę. Na miejsce. 9 minut, widzowie. Żadnych punktów karnych. Dawaj jeszcze raz, widzowie. Tylko pójdę zatankować. I jeszcze w jedną trasę pojedziemy. Dobra. Tylko w tą trasę. Jeszcze raz tam z powrotem jedziemy, tylko muszę zatankować. Ja. Dobra, niestety muszę zakończyć, to ja się z wami żegnam. Do zobaczenia.